W związku z takim dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców, a właściwie obawą o swoje zdrowie, zwołaliśmy tak szybko konferencję prasową, żeby przedstawić, jaka jest sytuacja po pożarze. No, możemy powiedzieć, jeszcze nie po pożarze, bo jeszcze trwają dalej te prace strażaków, ale też chcielibyśmy poinformować naszych mieszkańców, czy mają się obawiać, czy nie mają się obawiać. Chcielibyśmy Państwu pokazać w taki sposób, jakbyście tam byli w momencie, kiedy ten pożar miał swoją inicjację, to co do sekundy na filmie widać. I dla mnie osobiście, jak to obejrzałam, to zastraszające było, jak to się zmienia w ciągu 10 sekund czy minuty, jak bardzo postępuje pożar. I ja już dzisiaj to Radiu Opole mówiłam, że nie ma takiego oka, które byłoby w stanie dostrzec to lepiej niż to zabezpieczenie monitoringiem, jakie mamy na składowisku. Trwają nadal prace związane z dogaszaniem. Wynajęliśmy sprzęt, który przerzuca warstwy tej pryzmy po to, żeby je warstwami gasić, bo to niestety inaczej się nie da. Myślę, że tutaj pan oficer prasowy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej będzie mógł określić, jak szacuje się jeszcze czas konieczny do całkowitego ugaszenia. Ja nie wiem, czy pani prezydent mi jeszcze da głos, ale jeszcze raz powtórzę coś, co mówię od rana dzisiaj jak mantrę, że bardzo proszę mieszkańców całego naszego regionu o wyrozumiałość i zrozumienie, ponieważ my ze względu na to, że nie chcemy zakłócać tego procesu dogaszania pożaru, nie chcemy też zwiększać zagrożenia, więc nie będziemy przez ten tydzień zwozić wielkich gabarytów. Ja to dzisiaj powiedziałam i powtórzę jeszcze raz, że my w samą sobotę, to tak przykładowo, bo w każdą inną sobotę pewno byłoby podobnie, zwieźliśmy tych gabarytów tyle, ile jeszcze 3 lata temu zwoziliśmy przez rok. Ilość gabarytów, wielkich gabarytów rośnie w sposób zastraszający, a my mamy obowiązek wszystkie je zebrać. Proszę Państwa, w początkowej fazie zdarzenia widzicie Państwo bardzo szybkie rozprzestrzenianie się tego pożaru. W początkowej fazie de facto musieliśmy się skupić na obronie lasu, który znajduje się tam nieopodal. Natomiast praktycznie jak przyjechaliśmy do tego wysypiska, to już pożar był bardzo rozwinięty. Jak wygląda sytuacja obecnie? No obecnie pożar został bardzo szybko opanowany, czyli on nie rozprzestrzeniał się. W naszej nomenklaturze mówi się o lokalizacji pożaru. On praktycznie skupił się tylko na tej jednej pryzmie, tak jak powiedzieliśmy prędzej, ten pas zieleni tego odpadu pomógł nam w akcji. Natomiast obecnie sytuacja jest o tyle skomplikowana, że poprzez materiał, który się palił, czyli plastiki, drewno, doszło do jakby wytworzenia się takiej skorupy i podawanie środków gaśniczych z zewnątrz praktycznie nie ma sensu, bo one nie docierają do źródła pożaru. I już wczoraj wieczorem na miejscu pojawił się sprzęt ciężki, który ja to już porównuję do takiej rozbiórki domu. Trzeba cegła po cegle wyciągać i dogaszać. Jedyną rzeczą, którą nam teraz brakuje, to jest troszeczkę mało tego sprzętu ciężkiego. Mamy ten jak to się nazywa, fachowo, nie wiem, tak. I to nam ułatwia sprawę. Natomiast dzwoniłem przed trzecią tam na miejsce zdarzenia. Oficerowie, którzy dowodzą, stwierdzili, że to jest około 1/3 pryzmy na razie przerzucone. Więc ta praca jest bardzo mozolna, bardzo trudna. Zastępy są na miejscu, jeżeli chodzi o zaopatrzenie wodne, to nie ma w ogóle problemu z tym, bo dzisiaj rano przeorganizowaliśmy sobie troszeczkę system dostarczania wody. Już nie dowozimy z pola południowego, tylko tą wodę tłoczymy. Te zadymienie wydaje mi się, że jest coraz mniejsze. Może się wydawać tam na miejscu, że tego dymu jest bardzo dużo, natomiast tym dużym składnikiem dymu jest para wodna. Tak? Jeżeli my wyciągamy te palące szczątki, podajemy wodę, to bardzo szybko jest wytwarzane dużo pary. Około 11 wracałem przez miasto, dzielnicę Sławincice, Blachownia od strony Piastów. Nie widziałem tej porannej mgły, bo jak jechałem tam na miejsce zdarzenia rano, to rzeczywiście po całej nocy ten dym siedział, była taka czapka
nad tym. Natomiast nie doszły nas już tutaj po południu, czyli po godzinie 12, jakiekolwiek alerty, jeżeli chodzi o miasto. Natomiast skomplikowana sytuacja była na starych zakładach Blachownia. Tam niektóre firmy w bezpośrednim oddziaływaniu tego dymu miały problem z produkcją i wiem, że niektóre zawieszały czasowo użytkowanie obiektów. Kiedy to skończymy? Trudno nam powiedzieć. Powtarzam to już dzisiaj jak mantrę, bardzo dobrze, jakbyśmy to dzisiaj zamknęli, natomiast przy tym tempie odsuwania tych szczątek, dogaszania, nie wydaje to się na chwilę obecną możliwe. Jeżeli byśmy mieli do dyspozycji więcej tego sprzętu ciężkiego, być może praca by szybciej postępowała. Natomiast na obecną chwilę no wiem, że jest problem z załatwieniem, bo to nie jest tak od ręki, żeby zadysponować na miejsce tego typu sprzęt, ale jeżeli by była tylko taka możliwość, to naprawdę by to posunęło w czasem. Okazuje się, że do śmieci wielkogabarytowych ludzie wrzucają laptopy, baterie, zużyte akumulatory, dezodoranty. I to jest przyczyna, jeżeli ktoś ma jakąś starą wersalkę, no nie wiem, tutaj dewaguje, to takie rzeczy niestety tam się znajdują. W środku? W środku tych śmieci. I tu jest rola segregacji takich odpadów, żeby każdy miał świadomość, że ta niewielka bateria telefonu komórkowego może spowodować takie skutki.